dojechaliśmy na czas. Jest 7:45. Mój pacjent, nie wiem czy gotowy, ciemno w tym aucie. Ja mam bardzo blisko z domu, także przyjechałem dosłownie po 3 minutach. Trochę śniegu nasypało, no tak jak wczoraj mówili. I ten, a może włączę to światło. Włączę to światło. Co malutki. Idziesz na zabieg. Także idziemy, ja i on. Zostawię go i pewnie go odbiorę za 3-4 godziny, bo on też musi tam być pod obserwacją. A potem jadę jeszcze, mam tam na tylnym fotelu skierowanie na badania. Byłem u lekarza, bo tamto gdzieś posiałem, a w ogóle były chyba stare te skierowanie, bo miało rok czasu co najmniej, jak prawko tam odnawiałem. To jeszcze odnawiać co jakiś czas prawo jazdy do lekarza chodzić, zawodowe. No i byłem po świeże. Już, kurde, żeby go nie zgubić i nie zapomnieć, to muszę zrobić te badania sobie też, bo człowiek się potem bada, jak jest za późno, bo coś zaczyna dolegać. No, tu mam jakiś uchwyt magnes. Także mamy godzinę za 14, jestem ustawiony za 10, więc jeszcze poczekam 4 minutki. No i co? I będziemy, kurde, zawodzić Bengala. Benji się trochę boi, no, ale ja też bym się bał, szczerze mówiąc. Dobra, kota zostawiłem. Jadę do mojej kliniki zbadać się, te skierowania, krew, plus EKG serca, no i tam pewnie mocz chyba też mi dał, znaczy żeby tam z moczu badanie takie trzeba robić. No mówię, trochę jest posypane, ale córka mówi do południu mniej, tam bardziej deszcz padał, tu na północy trochę bardziej posypało. Także jadę, bo ciężko z jedną ręką w telefonie, mam nadać manda, daj jeszcze sobie... Turn right onto Simons Valley Parkway Northwest, then continue straight to stay on Simons Valley Parkway Northwest. Także odezwę się w przychodni najwyżej. 19 minut podlotu mam. Continue straight to stay on Simons Valley Parkway Northwest. Tak, dojechałem na miejsce. To są moje papiery. Dwa arkusze, skierowanie na badania. A tu jest taki budynek, taki długi, tam trochę się kończy gdzieś. Takie to jest centrum, różne biznesy. Tam kogoś na wózku. Dentysta tu jest, ale ja chodzę do innego. Tu pazury ci zrobią. Ludzie idą się, patrzą. Rzeczy mam telefon. Że kręca. I tutaj na prawo powinno być. Albo z innej strony weszłem. London Drugs. Muszę się rozglądnąć. Tu na prawo, dobrze. Takie mleczne szyby nic nie piszą, ale drzwi otwarte. Raz tutaj byłem tylko. Zaraz mi da room, gdzie mogę iść oddać mocz. Tu taka chusteczka, że mi się podtarł. Musi być czysta uryna. Zabrała mi 3 fiolki krwi, no ale mam trochę tam zamarkowane tych rzeczy do porobienia, więc wypiła ze mnie wampirzyca, więc czekam aż przyjdzie. Będę miał EKG serca robione. Zaraz pani przyjdzie, podłączy. Dobra, już po wszystkim. Teraz muszę znaleźć ten sklep, gdzie byśmy kupili taką lampkę solną. Taka kostka soli, w środku żarówka jest. Żona kupiła tam ostatnio ten pszczeli pyłek. To się tam łyżeczkę do ciepłej wody daje, wymiesza i zostawia na noc, rano pijesz. To jest bardzo zdrowe. Tylko nie wiem, gdzie ten sklep, to te, które
pasaże handlowe, to zawsze się motam w lewo, w prawo. Nie no, znajdę. Ten sklep nie ma, to raczej go obczaję. Tu jest Muzyczny, tu już jest wyjście boczne. To nie, będę musiał się wrócić. Czyszczenie chemiczne, tam jakiś ten London Drugs. Tutaj jakieś sprawy z biżuteria, zegarki. O kurde, się nachodzę, choć to nie jest jakiś duży mol. Także oddałem 2-3 fiolki krwi, no i tam co EKG, serca, bardzo szybko mi zrobiła. Ostatnio tu byłem, ja wiem, 2 lata temu. No to... Może to tutaj kurde będzie? Zapytam się. No bo to EKG serca mi robiła, to... No to bardzo szybko. Ostatnio jak robiłem to długo, byłem podpięty pod maszynę. Teraz moment. No i potem trzeba było do kubka nasikać i to wszystko. Tak, to był ten sklep. To wygląda coś takiego. $29. Za taki pyłek. No, dajesz płaską łyżeczkę do ciepłej wody. Tam lejesz do szklanki, ćwiartkę szklanki, bo to nie jest jakieś super pyszne w smaku. Tak jakby ci pszczoła do gęby naserała. Tak mówimy. No i słuchaj, no i wypijasz to rano. To jest takie już troszkę wymieszane, ale to nie jest całkiem rozpuszczone, zawsze taki jest. Ale jest bardzo zdrowe, ponoć robi dużą robotę. Także uciekam do auta i jeszcze pojadę zawieźć butelki, puszki, w ogóle nie recykling, bo jeśli będę wracał do domu, to tam już 4 worki się nazbierały w garażu. Bo te wszystkie opakowania mają kaucjowane, plastikowe, szklane, nawet te kartoniki. Wszystko płacisz kaucję, jak kupujesz zgrzewki z piciem, ale potem odwozisz do skupu i ci kasę oddają. Pokażę, gdzie to jest, jak to wygląda. To jest ten sklep, co skupują, co nie. O, gdzieś tutaj się zaparkujemy. Może po prawej stronie. Tutaj gdzieś. Wezmę może, a nie będę brał koszyka, mam 4 worki. Mam 4 worki, to wezmę po 2 do łapy. Wszystko mi do bagażnika weszło. Już nie ma tego wiele. 4 takie wory garbiczowe. I z tym do tego budynku. Mój dorobek, 4 worki. Tam wypłacają paragon, czyli kasę. A tylko 2 są czynne. No to ładnie tak mają. Świątecznie udekorowane. Mimo, że firma hinduska, to choinkę mają, bombki. No jest okej. No a tu już kobieta wzięła paragon. A teraz ja będę wysypywał swoje dobrocie. Mój transport. Kubka. Tu się pokazują ceny. Już jest dycha. To rośnie. Zobaczymy, ile wyjdzie za te 4 worki. 34,05 za 4 worki, ale też takie niepełne. Worki zabieram. Ja tych worków nie traktuję jako jednorazowe, tylko do domu i z powrotem są. A ludzie przyjeżdżają i targają, do śmietnika wyrzucają, co nie? Okej, okay, piekło. Ja Oti, wypłata. Trzeba zjechać do domciu. Kota o 3 mam odebrać, ale dadzą znać. I coś zjem, jakąś jajecznicę sobie chyba teraz usmażę. Miałem jeść tam na mieście, ale nie chciało mi się. W domu sobie zrobię jedzenie. Uczą się jeździć. Najlepiej się uczyć właśnie jeździć, jak są warunki pogodowe nie zbyt fajne. Śnieg, deszcz. Lepiej się nauczy taki kierowca, co nie. A mi się znów zaświeciła, kurde, ta ikonka od zmiany na 4 koła.
Zamówiłem tą część, ten sensor, on tam jest gdzieś koło skrzyni biegów, bo byłem w warsztacie, zeskanowali go i... No i powiedzieli, co go boli. Jest tam taki switch sensor i on po prostu albo ma problem z konekcją. Czasami się to zaświeca. Nieraz się bawię, że przekręcę stacyjkę i nie zgaśnie, no to cofam, jeszcze raz przekręcam. Jak zgaśnie, to ok, odpalam, jak nie, to jeszcze raz i to tak nieraz trzeba kilka razy. No ale gdybym chciał załączyć na pewno na 4, to teraz nie załączę. Nie zadziała. Ciągnie tylko na 3, na 2 koła tylne. I zlecimy na chatę. No i dojechałem do chałupy. Korzystam z okazji, że dziewczyny pojechały do pracy. To mogę sobie jechać do garażu. Jakkolwiek na środku nawet stanąć. Bo i tak będę po kota jechał o godzinie 3, a ich nie będzie tak szybko, dopiero o 4, że ona wraca. A córka to o 5. To w garażu i proszę, ja ciebie, już się zgasiło. Za pierwszym razem. Jak tylko zapaliłem stacyjkę, to się już te kontrolki zgasiły. Bo jak mam zgaszone, to mogę mu wtedy włączyć na przykład na 4, co nie? Lub 4 low. Wtedy jest 4 na reduktorze. Lub wyłączyć. Bo to w zimie też 4 napęd potrzebuje czasami. Także teraz się zgasimy, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma tragedii na drodze. Troszkę biało jest i to wszystko. Choć jest lekko ślisko. No cóż, posiedziałem trochę w domu. Trochę ogarnąłem. Zmywarkę puściłem. A oprócz tego co? Musiałem wypróżnić zmywarkę z tamtych naczyń. Bo kurde, wymyte, a potem leżą. Odkurzałem, trochę popatrzyłem w internety. No i taki mój dzień. No jadę z powrotem po kota, bo miałem być o 3. Nic nie dzwonią, nie tekstują, choć ja mówiłem, że wolę, żeby mi tekstowali, nie dzwonili, bo to nieraz ciężko odebrać. A wiadomość zawsze przeczytasz, co nie? Jest godzina 3:03, ja to mam 2 kroki, także będę tam za 2 minuty. Jakkolwiek jeszcze wstąpię do sklepu zoologicznego kupić tą posypkę do kuwety. Ten granulat. On jest taki, ja biorę ten taki trociny, takie zrolowane w takie kulki czy walce bardziej, że to możesz łopatką do kibla wyrzucić i to się rozpuszcza i można to spłukiwać po prostu. Żaden żwir, żaden piach, to co do śmietnika, tylko ten taki właśnie, co jest możliwość do spłukiwania. No i jestem na tym plazie. Taki sklep Freszko po prawej, weterynarz mam tutaj, weterynarza mam po lewej jestem właśnie cały ten pet hospital. Ja polecę w prawo do sklepu, tu gdzie jest właśnie po prawej delikatnie pet value i ten. Zakupił właśnie ten żwirek, ale sobie od razu cofnę tyłem, żeby bagażnik mieć blisko przy wyjściu i załadować tam 2 albo 3 worki wezmę. Kurde, za pierwszym razem cofnąłem. Nie musiałem się podciągać, ale jestem dobry. Samochód osobowy. Psa wykąpać. Także tak. Kotek odebrany. Muszę mu tylko w domu założyć ten lejek na szyję, żeby tam gdzie się nie lizał. Gdzie jest świeżo operowane. I spadamy na chatę. Założę mu lejek. Ale tu już w domu. Cały dzień na nogach prawie.